prezes Jarosław Kaczyński robi nadal wrażenie człowieka nieumylnego, zamkniętego w swoich czterech żoliborskich ścianach. Dzisiaj jest podwójnie samotny oczywiście Jarosław Kaczyński, bo jest samotny w parlamencie jako partia, ale myślę, że nie ma też pomysłu. Dobry wieczór, bardzo mi miło się z Państwem spotkać w to wtorkowe popołudnie. Dzisiaj dwóch bardzo interesujących gości Wieczornego Ekspresu. Na początek Jan Rulewski, czyli trzykrotny senator, trzykrotny poseł w III Rzeczypospolitej, a w PRL. No, legenda opozycji antykomunistycznej, tego słowa spokojnie sformułowania można użyć. Dobry wieczór, panie senatorze, witam. Dobry wieczór. Jeśli chodzi o legendę, to żywa. Żywa jak najbardziej, mająca się świetnie, jak widzę, tym lepiej i milej. Panie senatorze, jeszcze tylko zapowiem, że w drugiej części naszego programu były wiceminister spraw zagranicznych i były poseł Prawa i Sprawiedliwości, czyli Piotr Wawrzyk, jeden z bohaterów ostatniej kampanii wyborczej, czy antybohaterów tak naprawdę. Porozmawiamy o aferze wizowej, ale teraz z panem senatorem o tym, jaka to zmiana dokonała się już w Polsce. To jest dobra zmiana, panie senatorze? To jest dobra, bo to jest zasadnicza zmiana. To nie jest tylko zmiana miejsca na pudle, że zamieniono stołki władzy. Ja myślę, że to zmiana jakościowa. Oto po pierwsze, coraz bardziej i zdecydowanie dochodzi do władzy, w tym przypadku parlamentarnej, nowe pokolenie. Nowe pokolenie, które zaznało z autopsji doświadczeń III Rzeczypospolitej, a więc tej Rzeczpospolitej, która oparta jest na demokracji, gospodarce rynkowej, otwartej przestrzeni europejskiej i światowej, ludzi, którzy są odczytani, wykształceni, być może nawet na zachodnich uniwersytetach. Panie senatorze, no ale mamy znowu starcie Tusk-Kaczyński. Ci młodzi może gdzieś tam w drugim albo i trzecim szeregu częściej, a tak naprawdę to jest jeszcze więcej tego samego. Wracamy, znaczy w zasadzie nie wracamy do początku lat 2000, tylko mamy cały czas to samo od dwóch dekad. To jest ciągle to samo starcie. A wie pan, że ja się z panem zgadzam, że na podobną refleksję wpadłem, gdyż rzeczywiście ciągniemy za sobą ten wózek historii. Ja pamiętam i on się zaczął już w 1989 roku, a z całą ostrością wystąpił 91 podczas wyborów prezydenckich i potem. I w tym zakresie się z panem zgadzam, że istnieje ten podział na środowisko okrągłostołowe i antyokrągłostołowe. I wiele postaci, no powiedzmy szczerze, no Tusk i Kaczyński za sobą ten moim zdaniem balast historii ciągną niepotrzebnie, bo powtarzam, to jest naprawdę historia tak daleka jak to, co jadł Stefan Batory przed bitwą pod Pskowem. To naprawdę nowego pokolenia Polaków, a ono już ma, no już krótsze owłosienie, nie interesuje. Interesuje dzień dzisiejszy, a my ciągle jeszcze toczymy spory polityczne o charakterze historycznym. No tylko, że panie senatorze, w pierwszych ławach w Sejmie nie widziałem Stefana Batorego, za to Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego jak najbardziej. Panie senatorze, Donald Tusk będzie rządził żelazną ręką, no bo on premierem był raczej zdecydowanym, twardym, tak jak i szefem Platformy Obywatelskiej. To nie był najbardziej spolegliwy szef partii politycznej, tylko on rządził zawsze twardo. Ego zostało podbite przez no, sytuację ratownika, który uratował od upadku koalicję, a właściwie Unię Wolności. Do tego prowadził tą kampanię, jak sam przyznawał, o charakterze autorską. I jak go znam, myślę, że ma pełne przekonanie, że te prawa z tymi prawami autorskimi nie będzie się dzielił. Zresztą to już wynika z układu ław prezydium Sejmu, pewnie w komisjach, w partii,
Można zatem się spodziewać właśnie takiego mocnego odcisku na rządach koalicji. Chociaż, jak powiedziałem już na wstępie, nowe pokolenie nie zamierza klękać, ma poczucie tej misji. Brałem udział po stronie trzeciej drogi, między innymi po to, żeby włączyć bezpiecznik demokracji przed zapędami autorskimi czy też autorytarnymi. Donald Tusk będzie musiał dzielić ten swój autorski wkład między Hołownią i Kamyszem. I Kosiniakiem jeszcze. I panem przewodniczącym prezesem Kamyszem. Ale panie senatorze, pan wsparł kandydata trzeciej drogi faktycznie w tej kampanii. Jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, to młodsze od Donalda Tuska, no to Szymon Hołownia póki co jest faktycznie najbardziej wyrazistym jego przedstawicielem. O 2 dekady młodszy od Donalda Tuska, bo 47-letni, jeżeli dobrze pamiętam, polityk ze skromnym doświadczeniem. No dzisiaj bardzo emocjonujące obrady Sejmu. Drugi dzień rozpoczętego wczoraj posiedzenia. No i zdaje się, że Szymon Hołownia bardzo dobrze sobie radzi w tej roli. Potrafi te gorące głowy ostudzić. Zgadzam się z panem kolejny raz. Będzie dobrym marszałkiem. Sobie dobrze radzi, ale dlatego, że wprawdzie on jest jakimś parametrem polskiej demokracji. Oto człowiek z ulicy. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jego domem była ulica. Jego domem była bardzo dobra szkoła, zarówno rodzinna, jak i oczywiście szkoła sensu stricte. Trafia na najwyższe stanowisko w parlamencie, na marszałka. To jest dobry znak dla polskiej demokracji, że u nas każdy obywatel, który ma dowód osobisty, prezydent musi mieć trochę więcej lat, czy przepraszam, prezydent, niepotrzebnie już się wygadałem. Otóż jaki ten człowiek, każdy, który ma dowód osobisty w Polsce, może stać się marszałkiem. Jest w innych zachodnich demokracjach, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, że albo trzeba mieć pieniądze, albo mieć notowania, albo... Panie senatorze, ale też nie przesadzajmy, że Szymon Hołownia jest takim... Z ulicy założył partię, najpierw stowarzyszenie, partię, a później odciął kupony od tego i stał się marszałkiem Sejmu. Więcej, że mimo, że go podejrzewają o wielosłowie, rzeczywiście styl wypowiadania jest bogaty. Niemniej jednak w tym swoim expose przedstawił parę istotnych rzeczowych spraw do rozwiązania. Panie senatorze, ale nie przesadzajmy, że Szymon Hołownia jest takim szaraczkiem z ulicy, takim zwykłym obywatelem, który przechodził koło Sejmu i postanowił zacząć karierę polityczną. No on był telewizyjną gwiazdą. Prowadził jedno z największych telewizyjnych show w Polsce przez dekadę, więc miliony Polaków znały go już z telewizji. To jest człowiek elit, a nie człowiek gdzieś z mas, który postanowił nagle zawalczyć o interes tych maluczkich. Nie będę z panem polemizował. Jego obecny teraz koalicjant, Donald Tusk, też nie był postacią wielką. Nie chcę wspominać jego przeszłości kominowej. Udzielnia Świetlik. Lata tworzenia rządu Suchockiej, 93 rok. To Donald Tusk był takim człowiekiem, żeby nie obrażać, ale był przy polityce. To była jakaś jego droga, nie wyłączna droga życiowa, tylko powiedzmy szukanie swoich szans. Z tym, że nie robił tego w sposób natarczywy. Faktycznie on taki wyrazisty stał się Donald Tusk, jeśli chodzi o zaangażowanie, oddanie. To z chwilą, gdy został premierem, może trochę wcześniej, gdy jak założył platformę, urządził stronę Unii Wolności i wystąpił z Unii Wolności razem z Płażyńskim i Olechowskim. Ale panie senatorze, Donald Tusk, mam wrażenie, że taki w latach 90. ja je mniej pamiętam, więcej znam z książek i nie wiem, dostępnych już różnych źródeł, chociażby programów telewizyjnych teraz z lat 90. na YouTube chociażby, ale w każdym razie miał taką opinię jak czasami uczniowie, zdolny, ale leń, prawda? Chyba w latach 90. To nie była ta kategoria? Prawdą, że nie była to jego pierwszoplanowa pasja życiowa. Było to sposób na życie, sposób na uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym.
Gdańsk był, jak panu wiadomo, i kolejnym takim przykładem człowieka z ulicy, no jest sam Lech Wałęsa. To nie był człowiek, który był zaangażowany w politykę. Był to człowiek, którego trapiły pewne problemy zawodowe, później pamięci o swoich kolegach, którzy padli pod wpływem salw komunistycznych. Zaś później oczywiście konsekwencją tego było trwanie w życiu politycznym, jak wielu polityków, którzy nie bardzo mają się gdzie później wycofać. I Donald Tusk, Lech Wałęsa, nawet wspaniała postać, minister skarbu Lewandowski i wielu, wielu innych w ten sposób egzystuje w polityce i tworzy tą poziom, tą jakość klasy politycznej. No, inna droga była oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, dla którego nie było polityka, dla polityki jego, dla jego życia w polityce nie było alternatywy, ale już jego brat bliźniak, jak pamiętam, nie był tak bardzo zaangażowany w życie polityczne. Ciągnęło go do nauki, ciągnęło go na uniwersytet, do bibliotek. No chociażby życie rodzinne też wyglądało inaczej, tak. Panie senatorze, ale jeszcze przy Donaldzie Tusku, tak kończąc wątek przewodniczącego Platformy, przyszłego premiera najprawdopodobniej, no Donald Tusk pokazał swoją wielkość tym zwycięstwem, no bo on jednak veni vidi vici, prawda? To jest naprawdę przez tyle lat nie udawało się Prawa i Sprawiedliwości politykom Platformy pokonywać. Wrócił Tusk i wywalczył to zwycięstwo. To jest absolutnie postać numer jeden. Nie trzeba docenić ten jego wysiłek, tą wolę, przede wszystkim tą stalową wolę. Mhm. I drugie, ten wysiłek, który w dużej części ma charakter fizyczny. Te liczne jego wojaże w różnych miejscach, nieprzerwane. Mówiąc wprost, zasuwał. W tej kampanii się napracował, prawda? To trzeba przyznać, że musi budzić uznanie, a u przeciwników respekt. Tego chyba się nie spodziewał Jarosław Kaczyński. A panie senatorze, jak pan patrzy na Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim czasie, to widać jakiś kryzys u niego, bo można odnieść wrażenie, że jest no, bardziej niż zwykle, no nie wiem, czy ostry, jeżeli chodzi o wypowiedzi, czy wręcz niemiły dla swoich rozmówców, a z dziennikarzami w Sejmie w ostatnich dniach kilka takich krótkich mini wywiadów mogliśmy zobaczyć. No plus dochodzą takie rzeczy gdzieś fizyczne. Widać, że prezes, nie wiem, przysypia na przemówieniu premiera Mateusza Morawieckiego, prezes nie zdążył na pierwsze posiedzenie Sejmu, tak zbiera się to wszystko w jakiś obraz no takiego, nie wiem, czy kryzysu to nie za duże słowo, ale na pewno nie najlepszego czasu szefa PiS. To może być to jakiś prawda, sygnał, że tam maleje wiara w to, że on doprowadzi do kolejnego zwycięstwa ten obóz? PESEL niewątpliwie jest, nie da się PESEL-u oszukać. Mhm. Również, gdy pan na mnie patrzy i inni patrzą, to potwierdza się ta zasada. To po pierwsze. No, świetna po drugie, forma, wraz z PESEL-em, wzrastającym niestety, redukuje się finezja, pomysłowość, a powiedziałbym gorsza rzecz, która występuje u Kaczyńskiego, bo na ogół bywa tak, że starość jest bardziej refleksyjna z dystansem i nie ma zacieczewienia, ponieważ człowiek starszy ma przewaga jego nad młodym jest tym, że on przeżył wiele różnych sytuacji i wie, że nie ma sytuacji absolutnych. Tymczasem prezes Jarosław Kaczyński robi nadal wrażenie człowieka nieumylnego, zamkniętego w swoich czterech żoliborskich ścianach, nie dopuszczającego do otwarcia się w ramach samego PiS-u. A już innym fenomenem jest, że ten PiS nie wywiera wpływu na jego myślenie, zachowania. No przecież na przykład w wyniku takiego błędu, tego zapiekłości starczej, nie zauważył, że istnieje trzecia droga. Nie zauważał wcześniej lub zauważał, a myślał, że nie będzie przeszkodą, Konfederacja. I dzisiaj
Jest podwójnie samotny oczywiście Jarosław Kaczyński, bo jest samotny w parlamencie jako partia, ale myślę, że nie ma też pomysłu, co pan w ostatnim pytaniu, jak powrócić. No argument niemieckiej partii, zaboru suwerenności nie jest przemawiający mi. Oczywiście Unia Europejska wymaga dalszych kroków integracyjnych, gdyż gubi się w konkurencji z Azją, Ameryką i należy się włączyć w ten proces integracyjny, a nie straszyć Polaków czy całej Europy kolejnym zaborem czy też finansowymi oddziałami Deutsche Banku. To jest konieczność historyczna, wynikająca, to nie Polska zawiniła, że wraz z integracją ogranicza się jednak pole suwerenności dla wielu narodów. Ja nie wiem, ale Kaczyński, jeśli nawet jest bardzo podejrzliwy, przyjąć jego rozumowanie, że jest zagrożona nasza suwerenność, to ja się pytam, czy Hiszpania, czy Włochy o takiej głębokiej kulturze niepodległościowej. Hiszpania nigdy nie straciła, o ile pamiętam, niepodległości. Czy sądzi on, że jak mówi, biurokraci europejscy zawłaszczą niepodległość Hiszpanii, Włoch, już pomijam Wielką Brytanię, no, która nie jest w Unii Europejskiej. Wielka Brytania. Nie wiadomo, czy nie wróci. Po prostu w to mało kto wierzy, że Europa Zjednoczona, Unia Europejska zrezygnuje z tego, co jest wartością, zróżnicowanie Unii Europejskiej, co świadczy o tym, że te procesy, które przebiegają, są oparte na rzeczywistości, na naturalnej rzeczywistości. To nie są fakty polityczne, to nie jest wola tylko biurokratów europejskich. No to są procesy naturalne związane z rozwojem cywilizacji, no, która coraz bardziej państwa, narody, grupy do siebie się zbliżają, komunikują, wymieniają doświadczenia. I ten integryzm Kaczyńskiego jest niewątpliwie przeszkodą. Jest niewątpliwie przeszkodą w rozwoju Polski, budowaniu wokół niej kokonu bezpieczeństwa, bo owszem, NATO nas tym punktem piątym broni. Wiemy dobrze, że ten punkt piąty nie jest stalową konstrukcją, ale na pewno bycie w Unii Europejskiej, co pokazuje Ukraina, nawet przy tej słabej wojskowej, militarnie Europie, jest dużą polisą bezpieczeństwa. I ja oczywiście, wspierając trzecią drogę, a wcześniej Koalicję Obywatelską, właściwie Unię Platformę Obywatelską, tak? Kierowałem się głównie interesem bezpieczeństwa Polski, jej szansami rozwoju, optując na rzecz głębokiego wejścia do Unii Europejskiej. Panie senatorze, ale pan wspiera trzecią drogę, wsparł w ostatniej kampanii, to znaczy, że pan widzi przyszłość w Szymonie Hołowni i Władysławie Kośniaku-Kamyszu, nie w Donaldzie Tusku. To są politycy, na których opozycja powinna bardziej postawić. Nie, Donald Tusk doprowadził do zwycięstwa ten obóz, ale powinien teraz ustąpić młodszym? Tak się powinno pana zdaniem wydarzyć? Pewnie pan wymusza na mnie szczerość, nie odmawiam, nie mam interesu, tak jak nie miałem interesu w Solidarności, żeby pewne niepopularne opinie wypowiadać, między innymi pod adresem przewodniczącego Lecha Wałęsy, tak teraz też nie zamierzam się uchylać. Scena polityczna musi być czytelna, ludzie muszą wiedzieć, komu zawierzają swoje ważne, życiowe nawet interesy. I powiadam tak, że rzeczywiście trzecia droga przez ten taki sojusz, co mi jest bliski, między innymi miasta i wsi. Wieś u nas nadal i małe miasteczka stanowią istotny czynnik polityczny, społeczny. Dalej, trzecia droga jako partia umiarkowana w zakresie światopoglądu, działania na rzecz budowania stalowego środka jest alternatywą
wobec lewicującej Platformy czy też Koalicji Obywatelskiej. Twierdzę nawet, że to przesunięcie Koalicji Obywatelskiej na lewo będzie jeszcze większe w miarę jak będzie słabła, a słabnie lewica. Mhm. Może dojść nawet do połączenia tych dwóch partii. Przy jakimś oderwaniu się partii razem ewentualnie. W stronę może socjaldemokracji, w każdym razie lewicy. Mhm. Mi to nie odpowiada, no chociażby ze względów historycznych. Solidarność była ruchem środka, ludzi, którzy integrowali. Ciekawostką jest to, mało zauważył, że na konwencji w Katowicach prezes Kamysz wezwał do budowania drugiej Solidarności. Ale panie senatorze, sumując to pytanie o Donalda Tuska i o polityków młodszego pokolenia, liderów trzeciej drogi, czyli Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Władysław Kosiniak-Kamysz ma być wicepremierem, najprawdopodobniej Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu przez 2 lata, potem pewnie spróbuje zawalczyć o prezydenturę. To są politycy, którym Donald Tusk powinien ustąpić miejsca także w rządzie? Powinien Donald Tusk oddać rząd politykom młodszego pokolenia? To by było lepsze? To jest właściwie jednak pytanie do Tuska, na ile się czuje silny, ale na ile czuje się podbudowany ideami, w które wierzyłem, że przywiezie z Europy i które będą taką trampoliną dla Polski. Tego nie wiem. Na razie, jak wiadomo, Platforma, a w szczególności Donald Tusk, nie objawił się jako autor jakiegoś manifestu dla Polski. Owszem, jest to konkretów, ale to jest takie działania modernizacyjne, w gruncie rzeczy usuwające to wszystko, oczyszczające atmosferę w Polsce. Tak. Donald Tusk mówił sam, najlepszym programem jest antypis. Tak mówił Donald Tusk. Najbardziej pozytywnym programem jest antypis. Donald Tusk nie przedstawił, jaka ona ma być. Mhm. On nawet bardzo mocno unika pojęcia integracji europejskiej. Być może na użytek kampanii wyborczej nie chciał wprowadzać elementów dyskusyjnych. Tak się robi na ogół kampanii wyborczej, że się nie narzuca ostrych sformułowań bądź trudnych twierdzeń. Taką na przykład sprawą jest sprawa euro. Proszę zauważyć, Donald Tusk był tym propagatorem jeszcze parę lat temu. Wykreślał terminy, o ile pamiętam, 2018 jako ostateczna data wyjścia do strefy euro, a dzisiaj nie mówi się o euro. Nie mówi on o euro. Nie mówi o armii europejskiej, któremu się zarzuca. No po prostu niektórych tematów europejskich w ogóle nie porusza. W gruncie rzeczy skupił się na polityce wewnętrznej państw. Ale to dobrze, panie senatorze, bo ja cały czas uparcie do tego pytania wrócę. Czy to jest czas na tych młodszych, zdaniem pana senatora, na Rafała Trzaskowskiego w Platformie, Szymona Hołownię, Kosiniaka-Kamysza, Gawkowskiego, Biedronia? Opozycja ma takich polityków, 40-latków, 50-latków, cały zastęp, prawda? No tak, no to jest ważne, żeby następowała zmiana pokoleniowa. Ona ma czysto praktyczny wymiar. Ja startowałem do polityki, chociaż to nie była dokładnie polityka u mnie, to była raczej działalność społeczna, z doświadczeń wielkich zakładów pracy, z instytucji, w których było mnóstwo urzędów. Dziś wiemy, że dużych zakładów pracy jako takich jest niewiele. Działalność na poziomie biura, administracji, to jest internet. Studia trwają nieustannie, tak jak narzuca to postęp. Zatem musi nastąpić zwrot w stronę ludzi sprawniejszych, gotowych do wyzwań, na miarę wyzwań, które narzuca świat, a świat się zmienia, jak zauważyliśmy. Jeśli chodzi o postępy cywilizacji, to są olbrzymie. Z dnia na dzień dowiadujemy się o nowym oprogramowaniu, o nowych rozwiązaniach,
o wnikaniu nie tylko już w jądro atomu, którego ja się uczę, ale i jądro elektronu, neutronu, buduje się przyspieszacze, olbrzymie instalacje. To już jest doświadczenie nowego pokolenia. Panie senatorze, bardzo dziękuję za... A jeszcze puenta, przepraszam. No i człowiek rozumny, człowiek otwarty, wprost demokrata, musi się tym procesom poddać po to, żeby nie być blokującym, ale raczej odźwiernym. Ten człowiek rozumny, demokrata, to można wstawić Donald Tusk pod te słowa, jak rozumiem. Że? Człowiek rozumny, demokrata, miał pan senator Donalda Tuska na myśli. Tak, tak. Jeśli będzie w zgodzie żył z tym, nie będzie sprzeczności między rozwojem a jego predyspozycjami i możliwościami, to demokrata musi ustąpić. Panie senatorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jan Urlewski, senator Platformy Obywatelskiej, trzykrotny, wcześniej także poseł trzykrotny w Wolnej Polsce, przez wiele lat działacz antykomunistycznej opozycji. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia panu senatorowi życzę i serdecznie pozdrawiam. Ja też wielu czytelników i obserwatorów. Dziękuję bardzo. A już za chwilę drugi gość w naszym programie, były wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk. Ja państwa zachęcam jeszcze do subskrybowania naszego kanału, do łapek w górę przy tej rozmowie. Wtedy będzie bardziej widoczna dla innych youtuberów. Widzimy się za chwilę z wiceministrem Piotrem Wawrzykiem.